To mi się podoba, że tutaj ten plac jest tutaj i że w ogóle ten plac jest otwarty, bo ludzie tutaj mogą przychodzić i tutaj się doskonale bawić. No, przetestowałem na razie taką karuzelę. Jest okejowo. Mi się tutaj podoba właśnie, że można na tych megafonach mówić do siebie i ktoś to słyszy, a najbardziej mi się podoba ta karuzela, bo ja myślałam, że tam się siada, a to się kręci. Tu jest tak dużo rzeczy i mogę się fajnie bawić. Teraz, jak widać, zabawki są o wiele bardziej funkcjonalne. Myślę, że są dostosowane do większej ilości dzieci, bo tak naprawdę wcześniej brakowało nic do spinaczki. Fajnie, że powstały nowe ławki dla osób, bo jednak tutaj przychodzą osoby z różnych pokoleń. Fajnie, że jest odnowiona siatka do gry. Myślę, że młodzież będzie z tego korzystać. Wcześniej tego brakowało bardzo. Nasz udział jest finansowy. Kończymy ważny rok w historii krakowskiego holdingu komunalnego, 25-lecie KHK i 5-lecie naszego zakładu, czyli ekospalarni, zlokalizowanej w Nowej Hucie. Dlatego też w Nowej Hucie zostanie trwały ślad po jubileuszu 5-lecia i 25-lecia w postaci odremontowanego ogródka jordanskiego, do którego dołożyliśmy. Tutaj była mowa o tym, że przydałaby się jeszcze siłownia dla dorosłych. Pan przewodniczący dzielnicy mówi, że będą myśleć o tym. No miejmy nadzieję, że tak się stanie, że będzie to fajne miejsce do odpoczynku. Więcej kwiatów, więcej krzewów, więcej różnych roślin miododajnych, tak żeby trochę bardziej ożywić to miejsce, żeby to miejsce, które jest bardzo zielone dzięki tej zieleni nowochódzkiej, jeżeli chodzi o stare drzewa, pojawiły się również rośliny kwitnące, tak żeby nabierało to dodatkowych barw od najbliższej wiosny, więc mam nadzieję, że będzie podobało się również osobom starszym i będzie to miejsce rzeczywiście takie spotkań wielopokoleniowych, jak dzisiaj widzieliśmy, babcie z wnukami, z wnuczkami. No, tego właśnie sobie życzymy. Nowa Huta wspaniale się zmienia, zachowując nadal swój niepowtarzalny charakter.